Witam was serdecznie, tym razem będzie trochę mroczniej. Trochę w sumie, o wiele mroczniej. Następną część teraz będziemy grać The Abbey Within. Dawno tego nie było i bardzo mało tych odcinków było oczywiście. Więc pora kontynuować. Dobra, bez takiego tam pitolenia. Gdzie my wtedy byliśmy? Ja też będę musiał sobie wszystko przypominać. Tam nam się ładnie wczytuje. O, jeszcze trochę. No, dobra. No. Dobra. To jesteśmy tym panem. Gdzie my jesteśmy? To się biegało? Tak, też już się wstrzyma. Ło! Podpal. No i co, teraz brawa mi się otworzy? Ja tu podpaliłem. Bez jaj. No. No patrzcie, on nie ma pół głowy. Jeszcze żyje. No i co mam teraz zrobić? No nic, jedynie mi wystarczyło umierać. Ciężki. Oj, bardzo ciężki. Początek. W ogóle nie wiem, o co chodzi, o co kaman. Hello. Dobra, wiadomo. Tam muszę coś podpalić, może coś tam jeszcze znajdę. O. Spację podnieś. Jakiś przedmiot, że znalazł. Może tutaj coś będzie. Spację podnieść. Jakaś butelka, kurde. Na butelkę to sobie mogę rzucić. Ała. Tak to jest. Jak się długo nie gra, nie? Przepraszam bardzo. Z tego co ja pamiętam, to byłem w jakiejś wodzie, kurwa. W tej grze. Pewno coś? Nie. Oto zapis. Tak. No zobaczymy tutaj. Bo tutaj coś mi nie pasuje. No, ja byłem tutaj, dokładnie, z tej wody, że on się wylęgał. Mówię, kurde, jestem coś w tym miejscu, co nie powinienem być. Dobra, stary, idziemy. Rozdział trzeci. Pełny. Właśnie ja to mam spluwę. Mam jeszcze jakieś przedmioty. No na pewno muszę tędy iść. O, no właśnie. Teraz wchodzimy sobie na górę. Jak przystało do człowieka. To mam pochodnie. Aha.
palimy sobie dość nietypowy sposób z ciała. I te ciała moim zdaniem są takie, jakby nie wiem, dziwną infekcją jakąś tam zmodyfikowane. I dlatego się tak szybko palą. Bo po prostu to są trupy, które już jakiś dłuższy czas leżały. No i... No i takie coś. Oho. Mam nadzieję, że to mnie nie zaatakuje. Dobra, to mam pewne. Ciebie mogę podpalić. Może coś wyleci. Sam proch. Jedynie sam proch wyleciał. Dobra, idziemy sobie teraz tam. O tak, tutaj mogę sobie najpierw sprawdzić na górze. O, podnieś. Siekierę. Dobra, jednym mam siekierkę, a drugim... Aha, tutaj coś kojarzy. Przepraszam, jak to się bronie zmieniało. Ku mam latarkę. Bo na pewno się jakoś zmienia. Dobra. Może tak, przypomnijmy sobie konfigurację sterowania przypisaną klawisze. Tu wiadomo, Q latarka, F atak, kontrol skradaj się. Jakoś mi zajmą na to. A. No kurwa. No strzałkami w dół. Potwierdź. Spacja, potwierdź. C, anuluj. Atak, celuj. Ekwipunek. V mam ekwipunek. Sprint mam shift. R przeładuj, to jest standard. Anuluj, podpal. Potwierdź. Potwierdzenie, co sobie wezmę tym. No kurde, nie mogę. No nie mogę sobie zmienić. Aby zmienić. No, no klikam, żeby zmienić. Nic. No tak fajnie można sobie ustawić konfigurację, że sobie nie można ustawić. Chodzenie. Dobra, ekwipunek to pewnie tam będę miał broń. Ta. Mam strzelbę. 2. Tu mam 6. I coś. To jest chyba... Chyba mnie chcieli zabić, czy coś. Dobra. Ale podniosę zobaczyć przed to. Czego tego? Może się bardzo przyda. Zbadaj. Na razie pusto. No dobra, ja już nie chcę tego badać. A, ogólnie muszę chyba zbadać coś. Może... Może tam. Ukryj się, do szafy mogę się ukryć. Kurde, muszę się ogolić, bo mi broda sędzi. Tutaj są drzwi, ale one są zamknięte. Tutaj coś mamy.
To jest pułapka na myszy, ekwipunek. Wybieramy to. Tak jest. Ej, podnieś. Nie chciałem F podnosić. Co my tutaj mamy? Nie wiem, co ja podniosę. Może amunicję? Tam się nie da. Dobra, to jest, chyba musimy trochę tak kulturalnie, normalnie jak człowiek w obcym mieszkaniu zejść sobie po schodach. No to nie da rady. Właśnie w skrzynkach powinno coś patrzeć. Nie. Chyba. A sobie można. Co my tutaj mamy? Aha, tu jest... No tak. Wolę się tam nie zbliżać. Dobra. Nie mogę tych podpalić. No chyba nie. Dobra. Teraz mam chyba przestronę. Mogę sobie to podnieść. Szkoda amunicji. Klimatycznie. Fragment mapy numer 4. Okej. A to? Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, grudzień 2004. Pierwszy dzień na stanowisku śledczego. Moja nowa partnerka Hei Hanons to prawdziwa... prawdziwa petarda. Nieustępliwa, no i ma w głowie na karku takie kobiety, takie kobiety lubią, ale muszę się pilnować. Prawie nakryła mnie dziś na obcinaniu jej tyłka. Dziwne. Co się tutaj stanie? A to był chyba taki zapis jakby też, czy coś takiego. Dobra, no i co dalej? Halo? A. Czekał i czekał. A te drzwi skrzypią. Zaczyna też kojarzyć, kurde. O, nowy zapis. Tak, i sobie zapisałem. Dobra. Co my tutaj mamy? Seryjne morderstwa trafiają nadal.
policja nie ma przyczyny śmierci zabójca, nie zostawiła śladów. Kolejne ciała znalezione w okolicach Elk River. Mieszkańcy czują się uwięzieni w domach. Oj, gdzie nie... Wróćcie właśnie. Może coś jeszcze ciekawego. A tutaj są te, już sobie pamiętam, tutaj sobie wysiadam. Tu mam jakieś punkty. I trochę jak krzesło elektryczne. Dobra, atak wręcz 100%. Maksymalny czas sprintu. Niech sobie będzie. Poziom drugi. Atak wręcz, da się więcej tego. A broń. Mnożnik obrażeń. Szybkostrzelność, czas przeładowania, pojemność magazynku, celność krytyczna. Może trochę celności by się wzięło. Jeszcze trochę ma, to może... Czas przeładowania, szybkostrzelność, a te 2000. Czas przeładowania weźmiemy. Zapasy. Granaty. Zapałki. Zapałki chyba widocznie są nawet tutaj w miarę ważne. No nic. No dobra. Głowa mnie boli, ale z moim zdrowiem jest nawet okej. Tutaj co mamy? Stereczko. Aha, jesteśmy w punkcie kontrolnym. Tak jakby. I patrzymy, co my mamy dalej, gdzie tam mamy ogólnie iść. Co my tutaj mamy? A butelkę, w którą można komuś przypieprzyć, spadaj są. To mi się tu oberwało teraz. Młoda godzina. Za 10:06, czyli za 10:18. Ja się zastanawiam, czy mi ten zapamiętało te moje wszystkie to, co ja kupiłem. Tak w razie czego? Nie, bo mam 6400 tych tabletek. To więc muszę jeszcze raz. Dobra. Ja chciałem to wybrać. Atak więc. Zapas broń. Pojemność, cenność mi się przyda. Czas przeładowania brałem. Wtedy. Zapasy, zapałki brałem. Wtedy. Wskaźnik zdrowia chyba. Nie, mam na stówę. Maksymalny czas sprintu, atak wręcz. Też mam na stówę. Skrzynka odzyskanie zdrowia. Zwiększa prawdopodobnie natychmiastowego zabicia przeciwnika przy strzale w głowę. To mi się przyda. No i dobra, wychodzimy. Tylko zanim wyjdę z tego burdelu, tak że nie powiem, ja sobie to zapiszę. Zapis był chyba tam.
nie do końca tutaj był zapis. Dobra, wchodzę jeszcze raz. A, muszę przytrzymać dłużej. Człowiek jak jest... nie jak jest, tylko że za długo jak coś nie gra, to potem nie jest przyzwyczajony do ustawień. A save był chyba tutaj. A może mogę mieć tylko jednego save'a, już nie wiem. Mam się skradać. Ale ja żyję. Spokojnie. To jest ważne. Co mam? Łapkę. Co mam przy sobie? No siekiera gdzieś mi nie upadła. Zostawiłem ją. Co to jest? A, ukrycie się. Nie mogę tego kopać? Nie. Sobie wezmę może... Tak jest. O to mi chodziło. O, znalazłem jakiegoś doktorka. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? I saw him running up ahead, but... On jest typowo normalny, to może mi nawet... No i co mam zrobić? Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. No, ja mam broń, ale za dużo tej amunicji to ja nie mam. Zauważ to sobie. Nie, stąd to ja przybyłem chyba. Bardzo ładnie skopa daje. To muszę się ukryć. O. Podnieś. O, zapałki, bardzo ładnie. A wtedy myślałem, że to jest ta amunicja, to są zapałki po prostu. Zbadaj. Nie ma żadnej mapy czy coś? Już nie powiem. Nie pamiętam, a chyba... No nic takich rzeczy tutaj nie ma. To jest... drabina. Którą podejrzewam można... w jakiś ten sposób... ściągnąć na dół. To zabrzmi bardzo dziwne, pogubiłem się, a tutaj, tutaj. Ja tego gościa poznałem, spotkałem tutaj, w tym miejscu.
i co kombinujesz, panie? Zapewnie. Dobra. Nie czuję, raczej nie czuję. Czuję, że będzie bardzo źle. Gnoju ty. No nie mam amunicji. No to jest karata i z piąchyla. Czuję, że nie jest no zbyt dobrze. Weź to, strzelby mam dwa. W którym miejscu będę się znajdował? Tutaj. Dobra, aha, to jest pootwierane. Bardzo mnie szkoda, że ja nie mam tej sikierki. Mam 5 amunicji do broni. Podnieś. Granat. Granat zdobyłem. Cel i rzut. No super. Tylko to nie muszę ustawić. Aha, ich się najlepiej podpalać. Żeby mi potem nie stali jeszcze raz. Aha, powrót. Zadziałać. Zapapty tak się przydadzą. Tutaj już nie muszę uważać, bo już uruchomiłem pewną bombę. Nie tutaj chcemy iść. My chcemy wyjść na dwór. A to jest... A, okno chciałem powiedzieć, ale dobra. Podpalę. No kurde. Okej. Drze się trochę jak zombiak jakiś. No, bardzo ładnie. Zapomniałem ogólnie na początku, ogólnie jak to się gra. Wiecie co? Myśmy trochę doszli już kawałek, to może ja tutaj teraz skończę. Żeby nagrania nie przedłużać, to do usłyszenia na następnym razem. Trzymajcie się, cześć, pa.